Jeszcze do 12 maja można zgłaszać się do programu Mieszkania Poezji. Mieszkania Poezji to jedyna taka inicjatywa w Polsce, a być może i na całym świecie, w której prosimy Was, żebyście to Wy zaprosili poezję do swoich przestrzeni. To może być mieszkanie prywatne, to może być dom, to może być biblioteka, w której pracujecie, albo koło naukowe, w którym bierzecie udział. Czym jest Mieszkanie Poezji? To wydarzenie dookoła poetyckie, które Wy organizujecie. Możecie zrobić w swoim mieszkaniu małą galerię sztuki. Możecie przygotować happening. Możecie czytać swoje własne wiersze, które wyciągniecie z szuflady albo z tomiku, który wydaliście. Możecie przygotować poetycką kolację albo poetyckie śniadanie. Możecie zaprosić znajomych i razem rozmawiać o poezji albo po prostu w ciszy czytać poezję. Tak naprawdę jedyne, co Was ogranicza, to Wasza własna wyobraźnia. Jak zorganizować Mieszkanie Poezji i zgłosić je do nas? Wystarczy napisać do nas maila na adres domsłów@tnnlublin.pl i zgłosić chęć uczestnictwa w Mieszkaniach Poezji do 12 maja. Do 12 maja czekamy na Was, żeby wpisać Was w program Miasta Poezji. Miasta Poezji, które tworzycie razem z nami, za co dziękujemy, bo to już 10. edycja i naprawdę świetnie, że ten festiwal jest tworzony przez mieszkańców Lublina.